Słowiański smok, żmij. Spośród różnych słowiańskich stworzeń mitycznych zdecydowanie najpotężniejszą istotą zdaje się być żmij. Przypominający przerośniętego gada stwór o paru głowach i niszczycielskiej mocy, która nie zawsze była jednak wykorzystywana w złych celach. Wierzenie o żmiju dobrze zachowało się w kulturze ludowej, gdzie jego obraz jest niejednolity. Raz jawi się jako potężna istota pomagająca człowiekowi, mająca nierozerwalny związek z cyklami wegetacyjnymi, zaś innym razem przedstawiany jest jako ludzki antagonista, postrach okolicy, który musi zostać zgładzony przez sprytnego i dzielnego bohatera. Żmij to skrzydlata istota mityczna, znana zapewne na całym obszarze Słowiańszczyzny. Badacze przypuszczają, że wierzenia o żmiju mogą mieć nawet korzenie praindoeuropejskie, wedle których żmij miałby być słowiańskim utożsamieniem chaosu. Przyjmuje się powszechnie, że żmij to zoomorficzna postać Boga ze światów Welesa. Teza ta jest umotywowana przekazami, wedle których żmij pełnił funkcję strażnika wejścia do wyraju podziemnego, Navi, krainy, nad którą pieczę sprawował wspomniany Bóg. Pod postacią żmija Weles miał rzekomo stawić czoło samemu Perunowi. Nazwa żmij mimowolnie nasuwa skojarzenie ze żmiją. Faktycznie, dawniej oba te wyrazy były sobie bardzo bliskie, gdyż nazywały w zasadzie to samo, ziemnego gada. To właśnie ziemia jest pierwotną motywacją słowotwórczą dla nas tych istot. Zapewne różnica pomiędzy dwoma wyrazami wykształciła się już w gruncie prasłowiańskim, przez co żmija stała się nazwą niewielkiego, pełzającego gada, zaś żmij imieniem mitycznego stworzenia. Forma żmija dobrze utrzymała się w polszczyźnie, jednak żmij został całkowicie wyparty przez smoka. Najstarszą warstwą wierzenia o żmiju stanowią zapewne przekonania traktujące jako bóstwo opiekuńcze, mające wpływ przede wszystkim na cykl wegetacyjny. Na Bałkana w kulturze ludowej poważają opowieści o pozytywnym działaniu żmija. Wedle tych historii miałby on, podobnie jak Weles, dbać o ochronę wód i zasiewów, a także sprowadzanie życiodajnego deszczu. Krążyły tam również pogłoski, że walczył ze złymi smokami, będąc w ten sposób reprezentantem sił czystych. Kojarzono go z ognistymi zjawiskami na niebie, meteorytami i kometami. Spadające gwiazdy często były odbierane przez miejscową ludność jako wędrujące po świecie żmije. Skoro żmij zapewniał człowiekowi dobrobyt, to nic dziwnego w tym, że taka spadająca gwiazda była przez niego odbierana jako zapowiedź szczęścia, spełnienia się życzeń. W folklorze żmij przybierał postać różnych ptaków, koguta, żurawia, orła, a także człowieka z małymi skrzydłami pod ramionami, wężowym ogonem i łuskami. W podaniach ludu zachowały się historie o żmiju wchodzącym w kontakty seksualne z ziemskimi kobietami. Owocem takowych ekscesów były dzieci o nadnaturalnych zdolnościach, predysponujące do miana herosów. Południowo-słowiańskich eposach bohaterowie często byli uważani właśnie za dziecko żmija. Właśnie Słowianie zachodni również doceniali żmija, gdyż walczył on ze złymi smokami, istotami wywołującymi klęski żywiołowe. Gdzieniegdzie wierzono, że żmij jest królem węży i że karze on przestępców. Pisano o nim pieśni i tworzono legendy. Czasem jednak okradał on obcych gospodarzy z pieniędzy, mleka bądź żyta, po to by przekazać je własnemu gospodarzowi. Wśród Słowian wschodnich żmij również kojarzony był z demonem opiekuńczym. Jednak to właśnie w tych terenach wywodzi się powszechne skojarzenie żmija z potworem, ludzkim adwersarzem. Walka bohatera ze smokiem była ważną częścią mitu kosmologicznego. Po wielu trudach gromowładny Perun zdołał strącić Welesa pod żmijową postacią i umieścić go ponownie pod powierzchnią ziemi. Zachowane opowieści o rycerzach pokonujących żmija mogą mieć częściowy związek z bohaterskim czynem Peruna. Pamięć o żmiju jest dziś dobrze zachowana za sprawą nas miejscowości. Wspomnijmy tutaj o dolnośląskim Żmigrodzie bądź Górze Żmij, wzniesieniu w środkowej części Gór Sowich. Szczególny przypadek stanowią słynne żmijowe wały. Ziemne wały obronne rozmieszczone na Ukrainie o imponującej długości 2000 km. Wedle legendy wały te miały zostać wyorane przez terroryzującego ludność żmija, który został pokonany przez bohatera i zaprzęgnięty do pługa w celu stworzenia tej fortyfikacji.
Historia ta opowiada również o jego tragicznej śmierci, która miała nastąpić po wykonaniu pracy w wyniku wypicia zbyt dużej ilości wody.